Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dawid Sawicki, na co dzień jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Morągu. Na początku roku również zostałem prezesem Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Salla. Na co dzień jestem miłośnikiem historii, zwłaszcza lokalnej, ale także numizmatykiem. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, oddział w Olsztynie. Ale dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować powojenną historię mojej rodzinnej wsi, więc dzisiaj będziemy opowiadać o Żabim Rogu. Tak naprawdę pierwsze czasy powojenne, zwłaszcza 1945 rok, zwłaszcza w Żabim Rogu, dla większości ludzi nie był łatwym okresem, ponieważ przybywali na nowe tereny, których tak naprawdę nie znali. Nie zawsze wszyscy ludzie się tutaj doskonale znali. Ale w tym momencie chciałbym tutaj przytoczyć jakby pewną sytuację taką ogólną, obrazującą nie tylko Żabi Róg, ale także inne wszelkie miasta czy wsie powojenne na terenie ówczesnych Prus Wschodnich. Drodzy Państwo, 23 marca 1945 roku pułkownik Jakub Prawin tutaj przybywa wraz z grupą 53 urzędników do Olsztyna. Stanowią oni tak jakby pierwszy trzon administracji na tych terenach. Z tego miejsca chciałbym tutaj przytoczyć pewien fragment jego raportu, który obrazuje tak naprawdę sytuację ludzi tutaj, którzy przybywają po wojnie. Ludność wiejska, tak miejscowa, jak i napływowa, ogołocona ze środków żywnościowych i inwentarza żywego, pozbawiona pieniężnych środków obiegowych, znajduje się w położeniu, które może doprowadzić do fatalnych następstw dla zagospodarowania terenu. Te słowa pochodzą z jego raportu do Warszawy. Myślę, że tutaj doskonale obrazują, w jakich warunkach po prostu ci ludzie tutaj przybywali i z jakimi trudnościami musieli się tutaj zmagać. Przecież jak wiemy, w obecnych czasach jednak rolnictwo, zwłaszcza na wsiach, było bardzo popularne. Ci ludzie, którzy przybywali na wsi, byli to w większości robotnicy i rolnicy, ale i nie tylko. Ich główna praca opierała się również na żywych zwierzętach, zwłaszcza na koniach czy na krowach, które dawały mleko, dzięki którym mogli produkować różne produkty, w jakiś sposób również zdobywać pieniądze. Sama podróż, zarówno w wagonach, nie była zbyt jednak komfortowa, ponieważ to było wiele, czasem długich dni, a nawet tygodni, w warunkach, można by powiedzieć, nawet spartańskich, więc także nie były to łatwe czasy. Lutego 1945 roku do Olsztyna przybywa pierwsza grupa kolejarzy z Białegostoku, która tak naprawdę tutaj uruchamia całą administrację kolejową na okręg mazurski. Również do Żabiego Rogu jeden z tej grupy przyjeżdża kolejarz, który był jednocześnie i toromistrzem, dyżurnym ruchu, a także musiał zamykać rogatki, więc miał tak naprawdę pełne ręce roboty. Znajdował się na nowym terenie, nowym dla siebie. Nie znał tutaj ludzi, więc mógł się czuć trochę dziwnie. Jednakże jakby cała infrastruktura kolejowa nie była tutaj dość mocno zniszczona, ponieważ Żabi Róg uniknął jakichś większych zniszczeń wojennych. Znajdujemy się przed budynkiem dworca kolejowego w Żabim Rogu, gdzie tak naprawdę po wojnie tutaj toczyło się jakby główne życie wszystkich mieszkańców, ale i także kolejarzy. Pomimo tego, że tak naprawdę stacja kolejowa w Żabim Rogu nie miała jakoś większych zniszczeń wojennych, jednakże pracownicy tutejszej stacji kolejowej mieli tak naprawdę dużo pracy, ponieważ większość maszyn polegała na obsłudze manualnej, gdzie byli do tego potrzebni ludzie. Ich praca również była tutaj odpowiedzialna, ponieważ dążyli do tego, aby cały ruch tutaj odbywał się bezpiecznie i ta praca była ich naprawdę ważna, ponieważ niestety maszyny były podatne na błąd ludzki, a każdy błąd mógł tutaj kosztować wiele istnień, wiele żyć. Ale niestety, jak dzisiaj widzimy na załączonym obrazku, że tak powiem, niestety praca ludzka przegrała dzisiaj z automatyką.
Poczekalnia dworcowa w Żabimrogu tak naprawdę w czasach powojennych tętniła ogromnym życiem. Przecież zanim pociąg wyjechał, tak naprawdę wszyscy tutaj musieli czekać na ten pociąg, aż on przyjedzie. Dzięki temu ludzie się tutaj tak naprawdę zapoznawali, rozmawiali ze sobą, śmiali się, żartowali, grali w karty. To życie było po prostu dynamiczne, było inne, nie takie mechaniczne, sztuczne jak dzisiaj. Po prostu ludzie byli bardzo ludzcy. Przede wszystkim wszyscy tutaj oczekiwali, wyjeżdżali do pracy czy do szkoły, ale również panie podczas dni targowych wyjeżdżały na targi, gdzie sprzedawali swoje wytwory, czy to sery, czy to mleko, czy to mięso. I po prostu kwitł też jakby handel w Żabimrągu, dzięki czemu mogli sprzedawać swoje towary. Za nami widać blok mieszkaniowy dla kolejarzy, który znajduje się w Żabimrogu. Tak naprawdę mieszkało tutaj wiele rodzin kolejarskich i tworzyli oni w pewien sposób wspólnotę, która była dla siebie życzliwa, pomagali sobie, byli razem ze sobą tak naprawdę na dobre i złe dni, ponieważ ze względów zawodowych po prostu się rozumieli. Jak to oni mawiali, że żaden człowiek nie zrozumie kolejarza jak drugi kolejarz. Drodzy Państwo, proszę, zobaczcie. Również na stacji kolejowej w Żabimrogu znajduje się pompa wodna. Kiedyś było to po prostu jedyne ujęcie wody, bo w dzisiejszych czasach dostęp do wody czy kanalizacji jest dla nas czymś oczywistym. A w tamtych czasach no, nie wszędzie te sieci jednak były, a to było jedno z ujęć, gdzie mieszkańcy po prostu tutaj stacji kolejowej mogli korzystać z bieżącej wody. Właśnie znajdujemy się przed budynkiem byłej poczty w Żabimrogu. Służyła ona tutaj ludziom tak naprawdę wiele lat, od wczesnych czasów powojennych do 2003 roku. Ludzie tutaj mogli wysyłać listy, różne paczki i komunikować się ze światem zewnętrznym za pośrednictwem na przykład telegramu czy nawet telefonu, ponieważ dzisiaj, co dla nas jest rzeczą normalną, że posiadamy telefon, w ówczesnych czasach po prostu nikt go nie posiadał na stan, tylko znajdował się w różnych urzędach. A to, że poczta znajduje się przy stacji kolejowej, nie jest to dziełem przypadku, ponieważ większość transportu pocztowego w czasach wczesnopowojennych odbywała się właśnie za pośrednictwem linii kolejowych. Właśnie znajdujemy się w miejscu, gdzie mamy oto doskonały przykład, jak praca ludzka przegrywa z automatyką oraz z techniką. Wcześniej znajdowała się tutaj budka strażnicza, zarówno drewniana, jak i w późniejszych czasach murowana, gdzie zawsze był człowiek, kolejarz, który zamykał szlabany pracą ręczną przed najeżdżającymi pociągami. A teraz niestety odbywa się to wszystko drogą automatyczną. Nie wszyscy to wiedzą, lecz starsi mieszkańcy Żabiego Rogu to pamiętają, że przez Żabi Róg przejeżdżał pociąg o nazwie Przyjaźń, na którego pokładzie znalazł się jugosłowiański przywódca Józef Broz Tito. Pierwsi polscy osadnicy, którzy przybyli do Żabiego Rogu, tak naprawdę również nie mieli łatwego zadania. Musieli oni jakoś przystosować istniejącą infrastrukturę pozostawioną po byłych mieszkańcach do swoich potrzeb. Jednym z takich przykładów właśnie jest znajdujący się oto tutaj budynek, w którym znajdowała się szkoła podstawowa od wczesnych czasów powojennych. No po podstawie rzeczywistości tak naprawdę była potrzeba komunikacji, była potrzeba edukacji, ale także potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa. W 1946 roku w Żabimrogu powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Tak naprawdę strażacy nie mieli tutaj łatwego zadania, ponieważ brakowało po prostu sprzętu, nie było też pojazdów. Często się zdarzało, że strażacy jeździli furmankami, pożyczali konie od lokalnych rolników lub mieli również swoje konie.
System powiadamiania o pożarach był dosyć prymitywny, ponieważ polegał na tym, że się pukało od drzwi do drzwi i strażacy po prostu byli o tym informowani, że czas wyjechać na akcję. Potrzeba istnienia straży pożarnej nie tylko w Żabim Rogu, ale i ogólnie była duża, ponieważ teren ten został jednak dotknięty przez zniszczenia wojenne. Wszędzie znajdowały się jakieś zniszczone domy lub pogorzeliska. Byli również szabrownicy, a przez nich zdarzały się przypadkowe podpalenia, które trzeba było ugasić. Dzisiaj opowiedziałem Państwu pewien fragment wielowiekowej historii wsi Żabi Róg. Dzisiaj skupiliśmy się głównie na czasach powojennych, gdzie ludzie tworzyli tutaj, w tym miejscu, nową rzeczywistość.